No witam was bardzo serdecznie, no chyba nikt się nie spodziewał Hellcase'a. Dzisiaj na Hellcase'ie oczywiście się znajdujemy, 1100 dolarów, no chciałoby się powiedzieć Gas Who's Back, no tutaj Big Kroko on Big Side, Hellcase, skrzynia eventowa, 80 dolarów, myślę, że to jest dobre zaczęcie naszej tutaj przygody ponownej z Hellcase'em, zobaczmy co nam się uda zdobyć, ale nie widzę możliwości, żebym mógł tutaj gdzieś kliknąć i włączyć dźwięk, co mi się bardzo nie podoba, więc jak wiesz gościu, co zrobić, żeby włączyć tutaj dźwięk do otwierania skrzynek? A czekaj, chyba że to w ustawieniach gdzieś jest, co? Jest, no oczywiście, że jest, dobra. Idziemy na skrzynkę, którą katowałem zawsze, stary, zawsze, niezmiennie, na każdym niemalże filmie. Skrzynia Fukanlong, jedna tak naprawdę z dwóch skrzynek, którą katowałem, więc lecimy 400 dolców. To jest dobre zaczęcie i to jest dobry powrót do Hellcase'a, no zobacz no. Tyle czasu na Hellcase'ie mi nie było i dzień dobry, 800 dolarów. 800 dolarów! Leci do kiermany wuja Krok. Dziękuję serdecznie. Przypominam oczywiście również o konkursie. Czemu ja tworzyłem tą skrzynkę jeszcze raz? Nie wiem. Ale przypominam o konkursie, bo na każdym filmie z Hellcase'a również są giveaway'e. Na skina za 10-15 zł. A jak chcesz wygrać, no to oczywiście sub dzwonem, łapa w górę pod filmem. Udostępnij film, udostępnij, oczywiście dołącz na Discorda i kodu Kroksi użyj na Hellcase'ie, bo jest to najważniejsze. Dobrze się z linku zapisu, bądź klikasz tutaj promo kod, jak chcesz sobie wpłacić i wpiszesz kodzik Kroksi przez Wex, który daje ci 10% więcej do wpłaty, a metody płatności są też wszelakie, więc możesz sobie też z tego skorzystać i hajsy również dla nowych użytkowników, więc serdecznie zapraszam. I jeśli oczywiście osobą pełnoletnią jesteś, tak? No ale to chyba każdy dobrze zdaje sobie z tego sprawę. 131 dolarów, tyle kosztuje jedna skrzynia Wonderland. Jest to skrzynka eventowa, więc zobaczmy co ta skrzynka eventowa w środku tutaj dla nas kryje. Emeczka Chantico za 25, no. No tak, no nie będę mówił, że średnio, ale dość przeciętnie tutaj kolejne otwarcie. No, również takie przeciętne, co mi się... No, średnio mi się podoba, 4 może... O nie! Ale odwaliłem maniany! Zapomniałem, że... Nie! No dobra, chociaż kosa jedna jest. Ja nie mogę, taką amatorkę odstawiłem. 440. No dobra. Ja nie mogę, ale tu było blisko takiej katastrofy, stary, jakby tutaj nic nam nie poleciało. No dobra, battle są na Hellcase'ie na pewno też, no dawno nie było, ale to oczywiście pamiętam, że na case battle'ki też możemy się tutaj oczywiście udać i taką battle'kę stworzyć. Dajmy na to, weźmy sobie, zjedźmy trochę niżej, na te skrzynki ciut droższe, wrzućmy Riptide Knives, fajna ta skrzynka była. Oni tadzi chyba też, o tutaj Empyrean, tak się nazywa. No dobra, przetestujemy. No kurczę, dużo jest takich skrzynek, których... No, które nie pamiętam, więc sobie ja tutaj muszę potestować. 500 dolarów. No, może troszkę przesadziłem. Może nie. Ale... Ale chuj. Lecimy. 5 skrzynek, zobaczmy. Onitaji na pierwszy ogień. Bardzo ładnie wyglądają teraz te battle, widzę. No jest po kosie 110 dolców do 99, o dziwo. No tutaj po zatyczkach 134, więc zanim się uwaga na nasze konto tutaj wędruje, żeby tylko zaraz coś się nie zepsuło. No i tutaj właśnie coś się trochę, chociaż aż tak bardzo, dalej jest jakaś tam przewaga na nasze konto. Jest Digielek, więc to jest bardzo okej, jednak nie. Ej, dostajemy, nie dostajemy jeszcze na dziurę, ale nie możemy sobie pozwolić. Ej, to jest drogie chyba. Ło! 280! Ale tu... No i o to chodzi, stary. Ej, to mi się podoba. To mi się podoba. Ja lubię stare takie baterki jak tutaj wuja Kroko. Przytula sobie fajnego pieniążka. Fajnie sobie nas sprzedajemy. Resztę zostawmy póki co. I zobaczmy. Co my możemy zobaczyć? Jaką my tę skrzynkę możemy zobaczyć? No my możemy zjedźmy i poszukajmy czegoś tak naprawdę, co mówiłem, że nie pamiętam. Żebym otwierał. Hellcase Premium to są skrzynki. Gdzieś kurczę była tam ta skrzynka, która na tym battle była. Ej, wiem! Harden, ty, ojejku, skrzynka Harden. Tyle co ja się tej skrzynki na otwierałem. O, i tyle co pieniędzy na nie potraciłem.
No, widzę, pewne rzeczy się nie zmieniają. No nie, no to jest pewnie tylko jednorazowa. Jednorazowa taka akcja. Zobaczmy dalej. 5 otwarci na raz, no. Jest 5-7, tak? Jest 5-7 at least. 125 dolców. Zróbmy podejście kolejne. No, to chyba będzie lepsze. Mi się wydaje. No, chyba jednak niekoniecznie coś tutaj... Coś idzie zdecydowanie nie po mojej myśli. Ale to na spokojnie. Harnet, otwarcie kolejne. Ej, no nie, no to jest naprawdę, to jest niesamowite. To jest niesamowite, że ja nie mogę... Dobra, ostatnie otwarcie, ale przysięgam ostatnie. No jak tu nic nie poleci, to już jest... No, tutaj chyba rozłąka będzie z tą skrzynką, co się wydaje. Friendship is over. Friendship is over, tyle mogę powiedzieć. Mamy 127 dolców, tutaj 657. No dobra. No dobra, sprzedajmy to. 800 na naszym koncie, czyli no overall troszkę na minus i tak jesteśmy. Otwórzmy 4 takie skrzynki i zobaczmy. No, najlepsze dropy jakieś tutaj. Digloczek jest, my dostajemy co? My dostajemy 3 digle i kałacha. Za łącznie, no 170, no aż takiej tragedii nie ma. Zobaczmy otwarcie kolejne. Opa, digle. No to będzie chyba ciut gorzej, wydaje mi się, względem poprzedniego otwarcia. 160, no właśnie, 160. Okej, okay, to skrzynka wygląda tak fa... O! 260 do... O, to jest skrzynka, której potrzebowałem, stary. Otwieramy. No, nie! No nie, ty! Miał być inny freehand! No nie! Ja nie mogę! Ale to jest... Nie, no tak się... No nie, no i zobacz. No nie, no ej, tak się nie robi. Nie robi, stary. Kolejne otwarcie. Spróbujmy teraz. No jest Lorecz, to jest lepszy skin. Ale no nie wiem, szczerze. Zobaczmy. 213. No jestem... Dobra, odpuszczamy tę skrzynkę. Mamy 450 dolców. Trzeba to naprawdę mądrze rozegrać, tak? Zjedźmy... No, kurczę, wiesz co? Mądrze rozegrać, tak? Powiedział wujak Roko. Chociaż, kurczę... No! Ten majonez chyba byłby lepszy. No, zdecydowanie byłby lepszy. Ja nie mogę! Ej, czemu to się zawsze musi tak kończyć? No ja... Ja jestem w szoku. Jestem w szoku. Nie, będzie dwa razy double boost. Po czemu by nie? I zobacz, co on nam powie. A on nam na to kosa. Okej. Okay. Chociaż nie, no czekaj, ta skrzynka. Właśnie, kosztujecie więcej. Dobra, więc możemy po prostu skończymy ten odcinek. Ja się z wami żegnam. Dziękuję serdecznie za oglądanie. No a dzisiaj było, jak każdy widział. Dziękuję za oglądanie jeszcze raz. Kozik Kroxy, jak jest osobą pełnoletnią, 10% więcej. Ale żeby tak w sumie bez niczego nie wychodzić, to wypłaciłem taką emeczkę za 200 dolarów jakoś, więc akceptujemy ofertę i co, żegnam się z wami jeszcze raz i widzimy się najpewniej jutro. Siema!